Witajcie! Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować klockową kreację, którą już jakiś czas temu pokazywałem na fanpage, ale z racji tego, że projekt od tego czasu trochę się rozrósł, postanowiłem nagrać na ten temat krótki materiał. Przed Wami stadko rożków. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wziął się ten pomysł. Dawno temu nabyliśmy zestawik 10401 Rainbow Fun, w którym jednym z możliwych do zbudowania modeli był taki oto śmieszny mini jednorożec. Jest to zdecydowanie najsympatyczniejsza konstrukcja z tego seciku i z racji właśnie tego jego uroku postanowiłem zbudować serię podobnych mini modeli opartych na jego schemacie. Koniki powstawały sukcesywnie, zaczęło się od dwóch, z czasem przyszło więcej pomysłów, które chciałem zrealizować. Na chwilę obecną istnieje 8 różnorodnych rożków, każdy na tyle różny, żeby posiadać własny charakter i na tyle podobny do pozostałych, że wygląda jak część większej całości. Każdy modelik dotyka nieco innej tematyki. W kolejności powstawania zacznijmy od demonicznego diabłorożka. Ten złowrogi konik przykopytkował prosto z czeluści piekieł. Powstał jako bezpośrednie przeciwieństwo oryginalnego rożka. Tamten z uwagi na białe skrzydełka i niebieskie ciało kojarzył mi się mocno ze stereotypowym aniołkiem, więc chciałem, żeby miał swoje demoniczne przeciwieństwo. Myślę, że diabłorożkowi pasują nietoperze skrzydła, gniewne spojrzenie i wąż zamiast ogona. Dalej ze zrobotyzowanego świata przyszłości przybywa roborożek. Jeden z bardziej monochromatycznych modelików w tym zestawieniu. Stalowe skrzydełka, lampki zamiast oczu i antenka zamiast ogonka. Uwielbiam wszelkiego rodzaju roboty i motyw sztucznego życia, więc nie dziwota, że jeden z koników okazał się być maszyną. Prawdziwy koń mechaniczny. Badum TSS. Z prędkością błyskawicy Patataja z kolei bzyt-bzyt-rożek. Jest to konik inspirowany Pikachu i innymi elektrycznymi Pokemonami. Naelektryzowane skrzydełka, błyskawica zamiast ogona. Bzyt-bzyt-rożek po prostu robi bzyt i już jest na miejscu. Najbardziej wytwornie prezentujący się rożek to lodorożek. Utrzymany w lodowej kolorystyce z oszronionymi skrzydełkami konik ma na sobie długą, powłóczystą suknię inspirowaną kreacją Elzy z Krainy Lodu. Pomysł Pauliny, który zaadoptowałem, bo mi się zwyczajnie spodobał. Aż by się chciało zaśpiewać mam tę moc, mam tę moc. Lodorożek symbolizuje zimę, zaś patronem wiosny jest kwiatorożek, którego rozgałęzione skrzydełka pokryte są kwiatkami, a zamiast ogonka ma długie pnącze. Pod jego kopytkami od razu rosną świeże pędy i wszędzie rozkwita roślinne życie. Jeśli lodorożkowi towarzyszy mam tę moc, to muzyczką dla kwiatorożka będzie wiosna, 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 to ty. Następny w kolejności jest kopytkujący w głębinach oceanu wodny rożek. Z początku chciałem go zbudować na kształt konika morskiego, ale uznałem, że zbudowanie wszystkich koników na podobnym schemacie będzie fajniej wyglądać. Ten rożek ma ze wszystkich najdłuższy ogonek, nieco rybie oczka i płetwy zamiast skrzydeł. Pomarańczowe akcenty mają nawiązywać do typowych kolorów rafy koralowej. Strzeżcie się psychicznych mocy psychorożka. Mimo że radośnie kopytkuje i patataja, tak jak pozostałe rożki, ten konik dodatkowo posiada moc hipnozy i telekinezy. Powstał głównie jako coś do wykorzystania tych fioletowych skrzydełek. Jego oczy stale hipnotyzują. Na koniec dosłownie najsłodszy ze wszystkich piernik rożek albo ciastko rożek. Konik zrobiony z ciasta, ze skrzydełkami ozdobionymi ciasteczkami, ogonkiem z rogalika, lukrowanym rożkiem i lukrowanymi guziczkami zamiast oczu. Ten rożek patataja po cukierniach i przynosi słodki smak wszystkim ciastom, ciasteczkom i innym słodkościom. Aż by się chciało schrupać jakiegoś słodyczka. Są to wszystko prace mocno rekreacyjne, niezobowiązujące. Wiadomo, takiego rożka da się zbudować w parę sekund. Niemniej wykreowanie tych wszystkich koników pobudziło moją kreatywność. Lubię od czasu do czasu zbudować coś powtarzalnego na podobnym schemacie, ale z zachowaniem jakichś oryginalnych cech. Tak jak to było z prezentowanymi jakiś czas temu rycerzami. Mam nadzieję, że modeliki się Wam spodobały. Napiszcie w komentarzach, który rożek się Wam najbardziej podoba i oczekujcie już wkrótce kolejnych materiałów. Następne w kolejności będą wyczekiwane przez wielu z Was moce widzów. Do usłyszenia!